Nagrywa się jeszcze lampa. Cyk. Cześć. Cześć moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie mnie słychać troszeczkę lepiej. Narzekaliście na dźwięki dziwnego, bo dźwięk był po prostu straszliwy. No, może dzisiaj będzie. Jakie są warunki, jakie są? Kurczę, tego nie przeskoczymy. Witam Was, witam Jacka. No i co? Od czego byśmy zaczęli może? Bo tydzień taki trochę, kurczę, mam wrażenie, zdominowany przez Samsunga i Honora. Tak. Możemy polecieć statystycznie według ilości przygotowanych smartfonów i wypuszczonych. To kto dał? W związku z tym, wiesz co, to zależy jak liczyć. Jeżeli liczyć te, które wyszły normalnie, to najwięcej dał TCL i Samsung. Natomiast jeżeli liczyć troszeczkę inaczej, to jednak Honor. Dobra, dlatego, to... że... No. To lećmy te honory, no, bo tak, bo kurczę klonuje te modele troszeczkę, nie, bo tak, nie wiem, ja bym zaczął... To znaczy, w tej chwili te, które są, to one już nie są klonowane, to są już modele nowe. No tak, ale chyba mi nie powiesz, że Honor 8a 2020, który się pokazał w Wielkiej Brytanii, to jest nowość, nie, bo to jest przemianowane. Nie. Nie, ale to jest jak jakaś dziwna rzecz, zupełnie powiem szczerze, to chyba jakiś wypadek przy pracy, bo rzeczywiście wypuścili 8A 2020 na wyspach, tak. Ale to tak naprawdę jest Prime albo Pro 8. 8A tak, Pro, to sprawdziłem, Honor 8A Pro i w zasadzie tak dla porządku, 130 funtów, czyli 670 zł, pojawił się, co ciekawe, nie u Huawei'a, tak, bo... Szukać go Huawei'a, bo ja go nie znalazłem. Jest w sklepie internetowym. Tak? Nie, tylko w sklepie. W Clover, zdaje się, jeżeli pamiętam. Tak, Clover, oni się chyba Clover mówią. W każdym razie jeden ze sklepów po prostu go wprowadził i tak budżetuwa. No nie ma w zasadzie o czym gadać. Chyba szkoda strzępić jęzora na niego. Też mi się zdaje, tym bardziej, że mówiliśmy o nim na pewno w momencie, kiedy miał premierę taką prawdziwą, a nie sklepową na wyspach. Inaczej, po prostu odnotowujemy, że coś takiego doszło do katalogu i możecie trafić na informacje o nim. Specyfikacja tak. Jak zwykle na dole, jedziemy dalej. A tak poza tym są dwa modele, o których wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli Play 4T i Play 4T Pro. W tej chwili one mają już oficjalne specyfikacje, już mają oficjalną premierę, także można je zupełnie spokojnie znaleźć. No różnice są. No różnice są chociażby przy tym, że są różne wyświetlacze. Wersja niższa ma IPS, a wersja wyższa ma OLED-a. Niższa ma 6,4 cala, wyższa ma 6,3 cala. No poza tym jest różnica w procesorach oczywiście, bo Kirin 710A jest w tym niższym, 810 w tym wyższym. Jeżeli chodzi o pamięci, również mamy różnicę, dlatego że niższy to jest 60/428 flesza, 128/256 z kolei jest w tym wyższym, 4,6 w niższym RAMu, 6,8 w wyższym RAMu. Także te różnice są po prostu. Najsmutniejsza różnica, jaka jest pomiędzy modelem tym niższym a wyższym, to jest to, że niższy obsługuje normalnie karty microSD, natomiast wyższy już niestety firmowe rozwiązanie Huawei'a Honora/Honora, czyli Nano Memory Cards. No i wyższy ma jeszcze szybsze ładowanie, dlatego że co prawda bateryjki są wszędzie takie same, nie, bo po 4000 mAh, natomiast ładowarka jest tym wyższym 10 V 225A, czyli to ładowanie jest całkiem sympatyczne. Teraz wam powiem ceny, ale ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę. No. Ten tańszy model ma dziurkę w ekranie, czyli tak, rozwiązanie tak. Modniejsze, nazwijmy to. Bo ten wyższy ma klasycznego notcha, kropelkę, dziwne takie trochę, bo akurat spodziewałem się, że będzie dokładnie na odwrót, ale no widocznie kwestia po prostu ceny dziurkowanego AMOLED. Ale słuchaj, tak samo będzie w TCL-ach, o których będziemy za chwilkę mówili. Także to jest dziwne. No. Aparaty jeszcze, czekaj, zanim ceny powiesz, to jeszcze wspomnę o aparatach, że... Niższy model ma 48 plus 2 z tyłu, z przodu 8 megapikseli. Wyższy model ma 48, 8 i 2 z tyłu, a 16 z przodu. I to już w zasadzie tyle. Tak, no i koniec. No i teraz ceny. W przypadku modelu Pro, po przeliczeniu żywcem z yuanu, powtarzam, żywcem, bez podatku, cła, etc., 889 i 1010 zł.
No oczywiście zależnie od ilości RAM-u, albo 6, albo 8. Natomiast Play 4T, czyli ten model bazowy, 710 mi wyszło złotych. Czyli taki budżet. Wiesz co, ja powiem, powyżej budżetu. No. Powiem szczerze, że ja nie sprawdzałem w cen i mnie trochę zaskoczyłeś, bo się spodziewałem, że to będzie jednak tier wyższy. To znaczy, jak sobie dodać do tego polski podatek, no i tak, tą stówę domyślną, to będą ceny takie razy oko akurat. 300, nie? Tak by wyszło ten najdroższy model, czyli Pro z 8 RAM, tak? No z tym, że nadal trzeba pamiętać o tym, że Honory podobnie jak i wszystkie smartfony marki Huawei raczej nie będą miały usług Google. W związku z tym to jest też ta rzecz, o której trzeba nadal wspominać przy tej marce niestety. Ale ten taniutki, o którym my tam wcześniej mówiliśmy, to wygląda to, że ma usługi Google'a. Bo to tak, bo on miał jeszcze certyfikację. Tak. Tylko, że teraz nową nazwą, to od taki mały trend. No i jeszcze tam coś było z Honora, nie? Jak tak, to znaczy były te Honory, na które większość użytkowników czy fanów Honora czeka, czyli Honor 30 i Honor 30 Pro. Dwa modele, które na razie nie pojawiły się oficjalnie jeszcze w doniesieniach Honora, one są zapowiadane oficjalnie, natomiast pojawiły się ich specyfikacje właściwie niemal pełne w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym. W związku z tym możemy powiedzieć, że mają identyczne wyświetlacze OLED 6,57 cala, oba Full HD+. Prawdopodobnie będą te smartfony, przynajmniej ten mocniejszy z Kirinem 995G, ale tutaj nie dam głowy, dlatego że są plotki o 985 Kirinie. Także możliwe, że tutaj jakaś zmiana zajdzie. Na razie to się zapowiada na Kirina 995G. Z pamięcią to jest 128/256 flesza i 8 giga, z tym, że wersja Pro będzie miała również 12 giga. Oba niestety obsługują karty nano memory Huawei'a, oba mają baterię 4000 mAh i teraz z aparatami. Słabszy ma 40 plus dwa aparaty, o których nie mam pojęcia, jaką mają matrycę, bo Honor się wycwanił i nie podał po prostu w cenie. Natomiast wersja Pro będzie miała 50 megapikseli z kolei, plus 3 aparaty dodatkowe z tyłu i oba będą miały 32 z przodu. Tak to mniej więcej wygląda. No tak, no i wygląda, że jakiś chyba znowu teleskopowy zoom będzie, tak przynajmniej patrząc na render, bo wypłynął render aparatu. Tak to wygląda. Tak, to są tego rodzaju modele. Mhm. No i jeszcze dodam, oba mają 32-megowe aparaciki do selfie. To są flagowe modele Honora, w związku z tym one będą bardzo przypominały, nie będą aż tak wysoko co prawda notowane, ale będą bardzo przypominały serię P40 Huawei. Zgadzam się. W związku z tym... 15 dopiero, także wtedy o nich pogadamy, myślę, więcej. Nie? Troszkę więcej, tak. W tej chwili jest jeszcze trochę czasu do oficjalnej premiery. Przede wszystkim będziemy wiedzieli, ile haumaczy kosztują. Tak. W tej chwili nie wiadomo. TCL? No to dawaj TCL, bo są ciekawe, intrygujący design. Co prawda, myśmy o tych telefonach też już gadali na samym początku roku, jak były targi CES, ostatnie targi w tym roku. Taki paskudny żart, ale mam takie poważne obawy, że tak właśnie będzie. No i tam je zaanonsowano, zapowiedziano, pokazano tam parę ujęć, parę zdjątek, pokazano, tam powiedziano dwa, trzy słowa dosłownie o specyfikacji. W każdym razie już są ogłoszone. Kurczę, no mnie to się podoba, bo mają symetrię. Aparaty poziomo opuszczone. Ciekawy. To znaczy, trzymają stałą linię designerską, choćby ze względu właśnie na te poziome tylne aparaty po cztery umieszczone w rządku z dwoma lampami po bokach. Także plus za konsekwencje, tak? To będą smartfony rozpoznawalne. Chodzi o, szczególnie, że w tych droższych, bo mamy jeden model taki, powiedzmy, nazywa się TCL 10L budżetowy, w nim aparat nieco wystaje, ma ramkę, trochę mi przypomina serię Samsunga Galaxy S10, tą poziomą, natomiast te wyższe modele mają aparaty, słuchajcie, zlicowane z tylną ścianką, czyli nie ma takiej wystającej grubachnej pecyny z tyłu, przez którą telefon, jak położycie na biurko, się kiwa, bo ja strasznie tego nie lubię. Wygląda to po prostu mega kozacko, a specyfikacje też choroba, tak jak popatrzyłem, to
no nie są jakieś tam srocze spodobane. To jest dosyć mocna średnia półka, dlatego że ten najsłabszy ma Snapdragona 665, wersja 5G ma 765G, natomiast wersja Pro ma 675 Snapdragona. Także to są jednostki całkiem fajne. Baterie są fajne w tych dwóch większych wersjach, bo jest 4500 mAh, ten z L-ką w nazwie ma niestety tylko 4000. Z aparatami jest tak, że bardzo podobny zestaw mamy w każdym, ale jednak różnice są. Ten najsłabszy ma 48 megapikseli jako aparat główny. Ósemkę plus dwie dwójki, co w tej chwili jest niestety mówię z pełną świadomością, układem dosyć nudnym i dosyć według mnie niepotrzebnym. Ale zostawmy producentom w zasadzie, skoro tak decydują, z przodu 16 megapikseli. Czytnik linii papilarnych pod aparatami z tyłu w tym najtańszym modelu. Dwie lampy, o czym wspomniałem, LED-owe po bokach. No i to jest rzeczywiście wyróżniające. Wiem, że czarny i błękitny chyba będzie w sprzedaży. Dokładnie. Nie, biały i błękitny. Arctic White. Jest biały, tak? Tak, Arctic White, no to definitywnie. Na renderach wygląda na błękitny, powiem szczerze. No. Mam nazwę kolorów, no chyba, że ja coś popieprzyłem w newsie, ale nie sądzę, bo kurczę, pisałem z prosówki. Wiesz co, ale ja się nie dziwię, dlatego że tam jest później jakiś tam forest, a on wygląda, ma kolor morski, taki niebiesko-zielonkawy, wcale nie jak las wygląda. Może forest tak, że miał być, on tam nad morzem krewetki łowił, może dlatego. Cena jest, słuchajcie, tego najtańszego. 250, czyli 1100 coś złotych. 1150 zł pi razy oko, przeliczane z euro na żywca. Wersja 5G ma identyczny wyświetlacz jak ta wersja najtańsza, czyli 6,53 cala, też z dziurką, z aparatem z przodu w dziurce. Wspominam o tym dlatego, że wersja Pro z kolei ma notcha, o to, o czym mówiliśmy wcześniej w przypadku Honoru. O procesorze wspominałem, pamięć 128 plus 6 giga, bateryjka też mówiłem o tym, że fajne 4500 i tutaj aparatem głównym jest, aparat główny ma matrycę 64 megapiksele, także oczko jest wyżej, oczko wyżej są także aparaty wspomagające, czyli 8 plus 5 plus 2 jest właściwie jeden aparat wspomagający, jest oczko wyżej. Do makro ma lepszą matrycę, no, z 5 mega makro jest piątka. Dobra, to już coś z tego może będzie, jakiś chleb. I cena też jest, no już powiedzmy adekwatniejsza, 400 euro, czyli tam niecałe 1900 zł, 1850. Jakoś tak wypada. No i wersja Pro, która spodziewałem się, że będzie jeszcze o oczko lepsza, ona nie jest. Najlepsza jest wersja TC10, ta 5G. Chyba, że... Zależy na tym, mamy na... Chyba, że mamy na myśli aparaty, bo jest to jednocześnie wersja najdroższa. Tak, tutaj mamy mniejszy wyświetlacz, bo 647, ale też Full HD. AMOLED-a, bo tamte chyba AMOLEDów nie mają, nie? Nie, tamte mają IPS-y. A, tu mamy AMOLEDa, tylko że kurde z noczem, więc pewnie znowu wszystko się rozbiło od koszty, podejrzewam. Nie wiem, tak, bo to już kolejny model, że pewnie AMOLEDy z noczem wychodzą po prostu taniej niż te z dziurką. No, jakiś powód tak? Tego musi, nie? Jakiś być musi. Ja jeszcze sprawdzam, na wszelki wypadek powiem szczerze, tego AMOLEDa w TCL-ach. L-ka ma na pewno IPS-a, 5G ma na pewno IPS-a, a tutaj jak, tutaj rzeczywiście jest AMOLED. Zgubiłem gdzieś te informacje po prostu. Tak, i wsparcie dla HDR10 jeszcze dopowiem. No i aparat ten w noczu ma 24 mega, czyli też lepszy niż pozostały. No i z tyłu też jest troszeczkę lepiej, dlatego że jest 64 plus 16 plus 5 plus 2. Także jest też lepiej. Aparatów. No i tu właśnie mamy ten kolor Amber Grey i Forest Me. Tak. Czyli tak. Leśna mięta. Teoretycznie zielony i szary. Mnie to wygląda jak czarny i morski, ale już. Rendery to rendery. Ich sprawa, jak sobie nazwali kolory, telefon kosztuje 450 euro, czyli trochę ponad 2100 w tych okolicach. No i powtórzę, bardzo byczo wyglądają wszystkie te trzy telefony. Kurczę, ale nie ma informacji, czy one do nas trafią, cholera.
Wyglądają sympatycznie. Powiem szczerze, że rzeczywiście miałem ochotę zapytać polski oddział, czy one pojawią się w Polsce i ewentualnie kiedy. Ale pomyślałem, że jako, że mamy tam naszego znajomego dziennikarza, który... Pozdrawiamy, Adam. Pozdrawiamy zresztą Adama serdecznie. Myślę, że Adam się odezwie po prostu w momencie, kiedy będzie coś wiadomo na temat tego, że... Wtedy my wam też pewnie powiemy, ile to faktycznie będzie kosztować w Polsce, no bo ja się obawiam, że będą droższe niż wam powiedzieliśmy teraz, bo teraz to są ceny no, na Europę Zachodnią, a tam jak wiemy telefony są kurde tańsze. No, przeważnie, w ogromnej większości. Tak, niestety, niestety. W końcu Polacy są drodzy, mogą sobie pozwolić na droższe telefony, jesteśmy prawda? Jesteśmy Zieloną Wyspą, nas kurde stać. Dwa poproszę. Dobra, Samsungi, co? Tak, przejdźmy do Samsungów. Samsung to po prostu jak strzela tymi telefonami, ja usiadłem Samsung. Bu, skończyłem po jednym, patrzę drugi. No, rzecz w mordę. No i za chwilę trzeci. Numerkami rosnąco może, co? Od A21, bo najnudniejszy. No tak, on się pojawił w Stanach. Zwróćcie uwagę, jak sobie klikniecie i zobaczycie tapetę, no po prostu polecieli z tapetą totalnie. Ma ekran z otworkiem. I tapeta jest taka, że jest chyba, kurczę, jakieś, nie wiem, dla mnie to jest ten donut, ciasteczko takie z dziurką, ale... Tak wygląda, jak w każdym razie tak to wkomponowali. Obśmiałem się, jak zobaczyłem ten render, a to jest jeden z tych telefonów, co mówiliśmy chyba tydzień albo dwa temu, że kurde, średniaki robią się fajne, no. 21, czyli taki niski średniak serii A. Znaczy on był lokowany, powiem szczerze, z A11, która ma troszeczkę niższą specyfikację. Ale to jest. Nie wiem, jaki tam jest procesor. Wiesz, dlatego, że. Według moich. Nie, Helio P35 chyba. Helio P35. Albo właśnie widzisz, Jacek, różnie. Czekaj, a ja sobie kliknę w źródło. Nie, Adaś, ja pamiętam GFX Bench albo ten drugi benchmark. Właśnie ktoś podawał, ale ja sobie kliknę źródło amerykańskiego Samsunga i tam jeszcze się upewnię. Bo druga informacja... Wczoraj nie było specyfikacji. Nie było. Wczoraj nie było. Nie, wczoraj tylko prasówkę nie było. Nic więcej. Dobra, a widzisz, a kurczę, do mnie trafiło, że tam jest siedzi Exynos. No i teraz bądź tu mądry, co tam jest. To znaczy jest bardzo możliwe, że Samsung podobnie jak we wszystkich innych przypadkach stosuje tutaj dwa różne procesory, tak? Z tym, że na Stany będzie na pewno jeden. No, znaczy, w związku z tym tutaj powinno być dokładnie. Wiadomo. Natomiast nie wiadomo, który trafił do tego benchmarku. No, ja tu wygrzebałem skądś, już nie pamiętam w tej chwili, skądś z któregoś benchmarku właśnie, że jest Exynos 7904, ale... No a ja z kolei mam Helio P35 i to też jest z benchmarku. W związku z tym jest szansa, że oba te procesory po prostu będą w tym modelu montowane. Na razie ten telefon nie dotarł do polskiej dystrybucji, ani w ogóle do europejskiej, tak? Więc powiemy wam pewnie wtedy, jak dotrze. A na razie wybierzcie, któremu z nas wierzycie. Ja bym nie wierzył żadnemu z nas w tej kwestii. Zresztą, kurwa, czy to jest ważne? To znaczy... 32 pamięci. Wiadomo, jaki zegar ma ten procesor, natomiast rzeczywiście nie do końca, ale to z podobnego kiera będzie procesor, w związku z tym nie ma co kopii kruszyć. Jest bateria 4000 mAh z ładowaniem 15-watowym i aparat jest, kurczę, dosyć jak na takiego niskiego średniaka, to on jest dosyć fajny. 16 mega główna, dwójka do rozmywania tła, ósemka szerokokątna i kolejna dwójka do makro. Nakładli tego jak dzic. W takim tanim telefonie, bo telefon 250 dolków kosztuje, czyli nieco ponad 1000 zł. No, wtedy jak przeliczałem, to było 1040. No wiecie, kursy teraz głupieją, więc... No ale mniej więcej rząd wielkości tam nieco ponad 1000. No i tyle. Wszystkie ceny są w tej chwili ruchome i niestety będziemy się musieli na to godzić jeszcze przez dłuższy czas. Dokładnie. Że te ceny nie będą raczej stały w miejscu, tylko będą niestety rosły. Znaczy, wiecie, no, te ceny to po prostu traktujcie, że to jest rząd wielkości. Jedźmy dalej, bo ten A21 to taki kurczę nudny jest. Ten następny jest trochę ciekawszy, bo to jest A41. I ten będzie u nas w kraju już na bank. Na pewno jest w Niemczech, więc no, nie ma bata. A w ogóle to słuchajcie, myśmy wam o tym telefonie ględzili, bo on się jakiś czas temu pokazał w Japonii. No więc tak mi się zdawało, że gadaliśmy już. Tak, i bardzo dlatego tylko tak kronikarsko. Bardzo go wtedy, no może nie wychwalaliśmy, ale też mówiliśmy, że to jest fajny sprzęt i w dodatku był wodoszczelny ten w Japonii.
No cholera nasz nie jest. Bo w Europie, kurde, średniak niedrogi nie może być wodoszczelny. No wiecie co? No i kosztuje, moi drodzy, 300 euro. Po przeliczeniu to jest tam 1350 zł wyszło. Czyli pewnie nasza cena będzie 1399, albo jak znam życie, 1499. Parzyją, mówi Dim. Ja tutaj nie wyrokuję, nie będę tam powtarzał plotek różnych, bo są plotki odnośnie ceny, ale dopóki mi Samsung nie pokaże ceny, kurczę, u siebie w sklepie czy gdzieś tam w innym bleble, nie wymieniajmy marek, no to wtedy wam powiem, jaka to jest cena. A tak to ja nie ma coś się tam... Ja go sobie powiem na dzisiaj nawet nie zapisałem. Mam jeszcze A51 i A71 5G. No mówmy o nich, bo one są jakby... O, lampka mi zdechła. Nie naładowałem, słuchajcie, lampy sobie. No fajnie. Może jeszcze trochę? Nic. Dobra, trudno, będę ciemniejszy teraz. Tak. Dwa smartfony Samsunga z obsługą 5G. Jakby to 5G, no, znaczy... Nie, może te smartfony będą fajne, wszystkie, które wychodzą w tej chwili z 5G, w momencie, kiedy u nas już będzie 5G i będzie można je kupić z drugiej ręki na przykład. A to myślisz, że ktoś tak długo będzie trzymał te telefony? Nie mam pojęcia. Bo pewnie. Mam drugą lampkę. Bo wiesz, no ja myślę, że szczególnie teraz, jak się wszystko przez, kurczę, tą epidemię rozpieprzyło, za przeproszeniem, to ja nie wiem, czy my to 5G będziemy mieli w przeciągu 2 lat na tyle, żeby chociaż w dużych miastach się dało z tego skorzystać. A też druga rzecz to jest taka, że się boję, że jak teraz sobie wszyscy nakupują tych telefonów z 5G, bo i tam Xiaomi mamy, i teraz 2 Samsungi, i tam jeszcze jakieś, kurczę, Oppo pewnie coś od ciebie dorzuci, Vivo, Realme, o Jezu, wszyscy, to kurde, jak ludzie się do tego 5G dosiądą, to ono tak jak szybko ruszyło, tak szybko zdechnie i będzie tak jak teraz, czyli w miarę dobrze, bo powiem wam szczerze, my nawet na tą chwilę mamy mega zarąbisty internet mobilny. Chwalę tu, nie będę wymieniał którego operatora, ale wszyscy operatorzy naprawdę stoją na wysokim poziomie, a jak ktoś nie wierzy, to sobie jedźcie na zawód. Serio, ja na targach IFA w Berlinie, czyli to wrzesień ubiegłego roku, klołem, na czym świat stoi, mając w centrum miasta zasięg sieci, uwaga, Edge. No. Mogę potwierdzić, przy każdym naszym wyjeździe przekonujemy się, że polscy operatorzy są cool. Nic nie poradzę, nie przepadam za nimi, dlatego że na przykład w wielu miejscach nadal nie mam zasięgu. No dokładnie. Natomiast jak już zasięg jest, to po prostu internet hula. Raz, że hula, a dwa to przede wszystkim nie, słuchajcie, jadę pociągiem z Łodzi do Warszawy, normalnie pracuję, mam zasięg. Okej, tam między Skierniewicami, Żyrardowem... Nie, stop, ale... Adam mówi o swoim operatorze. Bo ja mam ten operator na drodze z Warszawy do Łodzi nie zapewnia mi zasięgu niestety. No nie, ani 3G, ani 4G. Nie mówiąc o 5G. Bo to trzeba mieć zasięg, no kurde. Ja mam cały czas i to wręcz, kurde... Adaś, no dobrze, ale słuchaj, gdybyś ty siedział tu, gdzie ja siedzę, to ty byś z kolei nie miał zasięgu. A ja mam. Tak, dokładnie, bo ja na przykład na działce nie mam kompletnie, zero, nul, kapa. Z trudem jest HSDPA i to też czasami jak zawieje wiatr tam ode wsi, to złapię w tym lesie, a tak to po prostu muszę wyjść z lasu albo, słuchajcie, też odkryłem, zrobiłem kiedyś odkrycie, muszę się trzymać bramy. Jak trzymam bramy jedną ręką, a w drugiej telefon, to choroba zasięg się poprawia. Myślałem, że musisz wejść na drzewo na przykład. Tak, brzozę w szczególności. Nie. Na drzewo, wiesz, drzewo by się złamało, musiałby być... A51 i A71 5G, oba z Super AMOLEDami, ojej, niespodzianka, z tym, że ten drugi ma lepsiejszy Super AMOLED, bo ma jakiś taki z plusem chyba... Nie wiem, pęczę, co ten plus w tym Super AMOLEDzie, ale z plusem. Słuchajcie, no ten A71 to jest w dużej mierze A71 LTE. To znaczy, one oba są kopiami tak naprawdę wersji LTE. Tylko wiecie, akurat ja 51 nie miałem, także się nie wypowiem, natomiast A71 bardzo, bardzo klawy średniak, także jeżeli się Samsung nie wykupi z ceną tej wersji 5G, a zamierzacie kupić telefon na dłużej i to akurat miałby być A71, to sobie weźcie tego z 5G.
zrobić, tak? Baterie mi się podobają, bo oba mają po 4,5 tysiąca mAh. Ładowanie w 51 jest 15-watowe, w 71 jest 25-watowe. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, też się różnią o oczko, dlatego że 51 ma 48 jako główny aparat, natomiast 71 ma 64 megapiksele jako główny aparat. Z przodu jest to samo, czyli 32. No tak, jeszcze odnośnie 71, no to w wersji 5G moim zdaniem trochę zepsuli design, ten z LTE miał ładniejszy design na tyle, ale to jest rzecz gustu. Aha. Oczywiście. No i pochwalmy tutaj, że Samsung zastosował 5, a nie 2-megapikselowe matryce. A, no i taka jeszcze też dla tych, którzy nie wiedzą, te tyły tych telefonów, chociaż wyglądają jakby były szklane, to są z tworzywa. I jak ktoś się krzywi na to tworzywo, to ja wręcz przeciwnie, bo ja na przykład wolałbym mieć telefon z tworzywa, z tyłem z tworzywa, które wygląda jak szkło, bo tworzywo ma jedną zaletę, jak wam to spadnie, to się nie potłucze od razu. Ekran może trzaśnie, ale chociaż tył wytrzyma. No, zawsze lepiej mieć pół telefonu chociaż całe, niż mieć cały potłuczony. Albo nosić pokrowce silikonowe, albo różne inne i wtedy też ma się ładny telefon, którego nie widać, ale się nie tłucze. No, ja raz miałem silikona i co z tego. Potłukłem, jeszcze go nadepnąłem po drodze. I tak dobrze, że go nie rozstrzelałeś na przykład. Mógłbyś do niego jeszcze stawić go gdzieś i strzelać do niego. Dobra. Co tam jest? Samsungami skończyliśmy? Myślę, że tak, dajmy spokój temu Samsungu. Nie, wiesz co, jeszcze jedną rzecz powiem, co prawda nie telefoniczną, ale Jola znalazła, bo Jola zdaje się tropi, różnicę pomiędzy smartfonami z Exynosami i Snapdragonem. I właśnie odkryła, że w Korei Samsung zrezygnował z Exynosów. Rozumiecie, w kraju, z którego producent pochodzi, najwyraźniej było tyle narzekań, że Samsung stwierdził, no dobrze, no to damy wam jednak te bardziej wydajne Snapdragony zamiast Exynosów. No i Qualcommy w tej chwili, flagowce z Qualcommami są sprzedawane w Korei, a nie z Exynosami, jak było do tej pory. Wiecie, no kurczę, ja bym cholera nie chciał porównać jeden i drugi, bo no, zastanawiam się, czy ta różnica jest aż tak odczuwalna w codziennym życiu, no bo wiecie, jak mam... Najwyraźniej, rynku, słuchaj, jest, jeżeli benchmarki tę różnicę wykazują, jeżeli ludzie za tym idą, to w zasadzie nie jest istotne, jak to wygląda od strony technologicznej, to jest statystyka po prostu. Tak, ale wiesz, że benchmarki można zmanipulować, za chwilę mam coś na ten temat do powiedzenia jeszcze, to raz, że można je zmanipulować, ale... Adaś. Słuchaj, ale historia pokazała powielokroć, że to tak nie działa. Nie działają rozwiązania na przykład lepsze albo równorzędne. Nie. Działają te rozwiązania, które albo są lepiej promowane, albo są tańsze, co jest znacznie częściej, albo jeszcze jakieś inne. W związku z tym, jeżeli tutaj ciąg taki informacyjny jest ku temu, że Snapdragony są wydajniejsze, co może być zgodne z prawdą, albo nie, bo nie wiem, nie sprawdzałem. Ja bym chciał to sprawdzić. No to tutaj po prostu ludzie będą chcieli Snapdragonów i nie ma innego wyjścia. No, Samsung będzie musiał montować Snapdragony. Nie, ludzie łykną wszystko, bo powie im się, że wypuszczamy teraz matrycę 190 pikseli, megapikseli i oni też będą chcieli tą matrycę, chociaż nie jest powiedziane, że ona będzie robiła lepsze zdjęcie niż ta 108 megapikselowa. Znaczy z tą matrycą... Badaś pisał w tym tygodniu rzeczywiście o matrycy 192 megapiksele, o tym, że ona będzie, z tym, że to nie do końca może być prawda. Dlatego, że te 192 megapiksele jest związane z jednym z procesorów Qualcomma, który taką matrycę jest w stanie obsłużyć. Bardzo możliwe, że chiński Lixter, który tą informację umieścił na Weibo, bo to z Chin pochodzi ta informacja, po prostu zasugerował się jakąś dokumentacją smartfona, który będzie korzystał z jakiegoś procesora, ale to nie była dokumentacja smartfona, tylko dokumentacja procesora. Stąd to pełne zapewnienie, oj, za moment zobaczycie 192 megapiksele. Ja bym był ostrożny z tym. No, może i tak, ale z drugiej strony ja myślę, że prędzej czy później, skoro jest procesor, który to obsługuje, to musi być też producent, który wsadzi taką matrycę, chociaż nie wiem, jakby ona nie działała, bo to tego nie wiemy. Wsadzi ją po to, żeby promować jako pierwszy telefon z taką matrycą, bo już znamy takie przypadki. To znaczy, no tak, tylko, ale słuchaj, ale chyba nie ma w tej chwili takiej matrycy, przynajmniej wydaje mi się, że nie. Samsung ogłaszał matrycę w tej okolicy. I kilka tygodni temu było, że Samsung opracowuje kolejną matrycę dla Xiaomi
I ona ma tam, musiałbym zajrzeć, kurczę, w serwis, bo nie pamiętam, ale właśnie tak cyrka about w okolicach 200 mega miała. No cóż, no nie będę komentował, bo nie znam newsa, powiem szczerze, natomiast rzecz mi się wydaje... Ja to spróbuję odnaleźć. Dosyć wątpliwa, bo to jakby rozdzielczość matrycy powinna iść w parze jeszcze z powiększeniem jej większym. Aj tam. W związku z tym, natomiast ten Leakster donosił, że to za miesiąc już ma taki smartfon z tego typu matrycą się pojawić, stąd no ja mówię, ja mam wątpliwości jednak. Informacja była, bo też, kurczę, no właśnie też podawana przez Chińczyków, więc to nie była jakby tak naprawdę informacja Samsunga, tylko Samsung pracuje, to było w połowie marca mniej więcej ta informacja. Matryca ma mieć 150 megapikseli, ale wiecie, to rozbieżność może wynikać ze sposobu liczenia tychże. Natomiast ma być wielka, ma być calowa. Wiesz co, ale nie aż taka, Adaś, nie, to nie jest aż taka różnica. W momencie, kiedy... Nie 192, 150, to by nie była taka duża. Jacek, zgoda. Zgodna. Cały czas gadamy o przeciekach, czyli czymś, co funkcjonuje na zasadzie jedna baba drugiej babie przedmięsny. Tak, dlatego ja mówię, że nie bardzo wierzę w ten przeciek i no, prawdopodobnie ten przeciek wynika stąd, że Leakster pomylił się, patrząc na specyfikację, i przyjął za specyfikację smartfona coś, co jest specyfikacją procesora. Mogło tak być, to się bardzo dobrze trzyma ta teoria, że tak powiem, kupy za przeproszeniem. Natomiast mogło być po prostu tak, że usłyszał, że będzie miała tam 100 coś mega i sobie znalazł właśnie tą dokumentację, o której ty mówisz, i poskłada wszystko do kupy i mamy to, co mamy. Może. Dobra, jedźmy dalej, bo co tam z telefonów jeszcze ciekawego? Vivo nam jeszcze zostało. Vivo V19 w wersji globalnej. Ja powiem szczerze, dostaję lekkich mdłości już w tej chwili, w momencie, kiedy widzę kolejnego smartfona, który nazywa się tak samo, jak dwa smartfony, które już wyskoczyły na rynku, na przykład, nie wiem, indyjskim i chińskim. Wyskakuje i specyfikacja jest znowu inna, odpowiadająca smartfonowi, który tam nazywa się jeszcze inaczej. W związku z tym pewnie, że szlak mnie lekki trafia. Tutaj mamy do czynienia z całkiem fajną maszyną, niemniej, mówię, mnożenie tych samych nazw dla zupełnie różnych konstrukcji uważam za po prostu poroniony pomysł. Poroniony. Dlatego, że ludzie kupują globalnie. Ludzie korzystają z internetu i z zakupów w internecie. W internecie mogę w niemal dowolnym kraju tak naprawdę kupić sobie smartfona. To, co robią producenci, to jest po prostu zwykłe lecenie sobie w kulki. Nie powinno się w ten sposób robić, dlatego że w ten sposób się po prostu oszukuje ludzi. A się robi i w zasadzie tyle. No. Szczególnie, że ten, o którym teraz mówimy, V19, jest dużo fajniejszy od tamtych, które Jacek wcześniej wspomniał, bo chociażby ma podwójny aparat do selfie, czyli dochodzi jeszcze szeroki kąt. Dobrze mówię, szeroki czy rozmywak? Szeroki. Wiesz, to chyba rozmycie. Nie, szeroki. 32 główny z przysłoną 2.1 i... A, bo tam jest ósemka. Szeroka przysłona 2.3. Także no, fajny aparat ten przedni jest. Z tyłu też jest fajnie, bo mamy 48, 8 i 2x2. Jest AMOLEDowy wyświetlacz, super AMOLEDowy, więc też nie ma biedy, Full HD oczywiście. Jest tam nawet... Nie, a propos urządzenia, ja nic nie mam. Ja mam po prostu do metody robienia ludzi w balona poprzez nazywanie w różnych miejscach geograficznych smartfonów różnych w ten sam sposób. Pro, a jak nie pro, to może jakiś, nie wiem, super, albo kurczę, dual selfie, albo cokolwiek, żeby się dało to odróżnić. W każdym razie, gdybyście szukali w internecie gdzieś Vivo V19, to trzeba zastanowić się, co kupujecie. Tak, warto zwracać uwagę, tym bardziej, że producenci nie zawsze podają jednoznaczne symbole nazewnicze, te literowo-cyfrowe. W związku z tym czasem, dlatego ten smartfon u nas w katalogu nazywa się Vivo V19 i Snapdragon jest do tego dorzucony, bo nie ma 712. Bo nie było innego wyjścia po prostu, nie ma jak go nazwać, ponieważ nie idzie znaleźć, który to jest po prostu smartfon. Tak, bo najgorzej, że nie podają, wiecie, tych dodatkowych tam oznaczeń tam... V, coś tam. Dobra, jeszcze jedno Vivo jest, nie? Tak, jest Y50, ale ono też na razie niby jest nieoficjalnie, a oficjalnie, dlatego że na Facebooku, w Kambodży, na Facebooku w Kambodży oddział Vivo tamtejszy, Kambodża to Wietnam chyba, nie? Gdzieś tam ta okolica, pismo mają podobne jak w Wietnamie, bo
W każdym razie wyskoczyło, znaczy ja nie mówię, że kraj ten sam, bo jednak różne mimo wszystko, zdaję sobie z tego sprawę, ale to chodzi mi o umiejscowienie geograficzne, mniej więcej. Ten telefon. 5000 mAh bateria, to mnie przekonuje, powiem szczerze. No procesor ma trochę słabszy niż ten, co wcześniej wymienialiśmy, bo ma Snapdragona 665, no ale nadal Snapdragona. Nadal jest okej. Okay. Bateria z szybkim ładowaniem 18-watowym, z tyłu no słabiej też jest, bo jest 13 i szeroki 8, a pozostałe dwie dwójki, czyli 2, 2. Tak, w tym modelu, o którym chwilę temu mówiliśmy. No tylko cena, ja sobie cenę przyjrzyłem. Co ciekawe, kurczę, cenę podali, słuchajcie, nie wiem dlaczego, nie kumam tego, w dolarze amerykańskim. Na którymś z tych banerków tam na fejsie jest 250, ale kurczę, symbol dolara do... No, dolka amerykańskiego, no, ale mam dykcję. Ale to na jednym z tych banerów na Facebooku, tym Vivo, tak? Tak. Są trzy. Okay. Przepraszam, na dwóch. Zobaczycie je w newsie, który macie podlinkowany. Na dwóch jest 249 jak big dolar. Jak to sobie przyjrzymy, to wychodzi o okolicach kisiaka. No i to by była naprawdę fajna cena za taki sprzęt. Który w dodatku nie głupio wygląda, bo ma, tak przynajmniej odnoszę wrażenie na podstawie renderów, trochę zaokrąglone brzegi ekranu, aparat w dziurce. Ten tył, no taki fajny, koncentryczny wzór rozbiegający się od prostokątnej, czyli typowej w tej chwili ramki aparatu. No całkiem spoko to wygląda. Czytnik klasyczny na plecach, czyli też się nie trzeba użerać z marnym czytnikiem ekranowym. Znaczy to wygląda na całkiem sensowną, taką niższą, wyższą półkę, tak? Wiesz, jeszcze nie średnia, ale albo niską, średnią, tak? No tak, to jest taki tani średni. Też powinna być okej. Okay. Tak, kurczę, ciekawe, bo w sumie tak to Vivo wchodzi do Polski, wchodzi i wejść nie może, z jakimi modelami do nas wejdą, ale jeżeli pokażą takie modele i takie ceny, to ja im dobrze wróżę. Proszę. O Oppo mamy w tym tygodniu dwie informacje. Jedna informacja dotycząca Oppo to jest model A12e, który wyskoczył dzisiaj i nie jest wart... Nie, przepraszam, w tygodniu jednak wyskoczył. Nie jest wart tak naprawdę uwagi, dlatego że to jest model chyba nawet sprzed 2 lat i to jest rodzaj recyklingu dla Wietnamu. Także nas nie interesuje zupełnie. No, ja bardzo nawet brzydko o tym modelu się wyrażałem. Zostawmy. Ale to nic dziwnego, no to jest starość w tej chwili. Na dzisiejsze standardy mobilne, to niestety jest starość. W Chinach już nie zejdzie, ale w Wietnamie może jeszcze tak. No. Cieszmy się, że do Polski takich telefonów żadna firma nie sprowadza, bo dopiero by były. Ale będzie Reno 3 i słuchajcie, jedna rzecz mi się spodobała. Cena względem specyfikacji. To znaczy, Adaś, ale dopełnijmy. Reno 3 będzie w Polsce. Znaczy, jest w zasadzie od dzisiaj w sprzedaży. Bo no, to 10 kwietnia miał wejść. No, faktycznie. No, dzisiaj 10, no rzeczywiście. Jest u nas w sprzedaży za 1600 zł. No i ta cena 1599. Jest... Powiem ci szczerze, ja się zdziwiłem, bo kurczę, jak pamiętam początki Oppo w Polsce, to było tak, że owszem, fajne telefony, tylko takie przydrogawe. A tu jest fajny telefon w cenie, moim zdaniem, rozsądnie skalkulowany. Znaczy, powiem ci szczerze, że ja nie wiem, jak z tym, myśmy o tym smartfonie już gadaliśmy dosyć dużo w ogóle o tej serii. Nie będziemy gadać, bo będziemy go mieli. To znaczy, jedna rzecz do mnie trafiła z opóźnieniem dosyć sporym, jak się okazało, mianowicie, że Reno 3 Pro nie ma w Polsce obsługi sieci 5G. Mamy taką wersję, która jest właściwie identyczna z naturalną, natomiast nie obsługuje u nas sieci 5G. Ale ty mówisz o Pro, a my mówimy o bazowym i tak pomieszaliśmy. Tak, ja mówię w tej chwili o Pro, który w wersji oryginalnej ma obsługę 5G, w wersji polskiej nie ma obsługi 5G. Dobra. Zastanawiam się po prostu, co... No, znaczy. Rozumiem względy praktyczne. W Polsce nie ma 5G jeszcze w tej chwili działającego, w związku z tym to jest w miarę normalne. Natomiast mimo wszystko, czy to byłoby jakieś zwiększenie kosztów, gdyby w Polsce też była wersja 5G na zaś? Może tak. No bo słuchaj, ten telefon w tej chwili, już ten Pro, no to już tak z oceną tej ceny, to już bym nie szarżował, bo słuchaj, i chociaż też nie do końca. Ten telefon jest jeszcze w przedsprzedaży do 19 kwietnia, mówimy o Pro, kosztuje 2
600, ale są do tego dorzucane słuchawki Enco, te douszne, czyli klon aploskich, powiedzmy to wprost, bo nawet bardzo podobnie wyglądają. Nie wiem, jak grają, bo nie miałem okazji wypróbować, ale wyglądają podobnie. Te słuchawki też nie są najtańsze, bo luzem podobno 600 kosztują. Nie sprawdzałem, więc też mówię to, co powiedział producent. Czyli de facto telefon za dwójkę, tak? Bo nawet jak obchniecie te słuchawki, tam 200, jakbym się przy dobrych wiatrach udałoby sprzedać te słuchawki, a jakbyście chcieli kupić słuchawki, no to de facto nie oszczędzacie, tak? No i to właśnie to, co Jacek powiedział, wykastrowany z 5G i no nie wiem, gdyby miał kosztować już na przykład 2800. To znaczy, mnie to brak 5G w Polsce nie przeszkadza, broń Boże, żebyśmy się dobrze zrozumieli, natomiast zadziwiający jest fakt, że do tej pory nikt mi jeszcze w komentarzach w katalogu nie zwrócił uwagi, ale ten smartfon nie ma 5G. Dlatego ja zrobiłem jedną rzecz, znalazłem rzeczywiście numerek modelu i dorzuciłem specjalnie tę wersję, która jest w Polsce, aha, bez 5G, jako osobna karta dla tego modelu. Ale, dlatego, że jednak różnica jest dosyć spora. Ale słuchaj, dla mnie jest oczywiste, dlaczego nikt się nie zwrócił uwagi. Po pierwsze, bardzo duża część użytkowników nie wie w ogóle, co to jest Oppo. To zacznijmy od tego. Po ale drugie, ci, którzy wiedzą, powinni. A ci, którzy wiedzą, to mają naprawdę bardzo głęboko wiesz, gdzie to 5G, bo skoro go nie ma komercyjnie w ogóle włączonego, a nawet niekomercyjnie, to tych nadajników nie ma w nadmiarze, kurczę, to po kiego w ogóle na to patrzeć? Kogo to obchodzi? Będę się zastanawiał, jak mi włączą to 5G. Adam, ja za długo siedzę w katalogu, żeby uważać, że użytkownik musi mieć jakiś powód, żeby walnąć z liścia. Nie, użytkownik wali z liścia na oślep, kiedy mu się tak wydaje po prostu, że powinien walnąć z liścia. Nie potrzebuje do tego miłości wielkiej do 5G. Wiesz co, ja mam inne obserwacje, bo ja widzę, że walą z liścia w określonych momentach. Jak na przykład zaczniemy jeździć po Xiaomi, to pojedzie z liścia. Nie mówię o naszych widzach tutaj na YouTubie. Mówię raczej o naszych użytkownikach na... Mówię raczej o użytkownikach na MGSM-ie, którzy piszą komentarze. Bo to, że tutaj nikt nie zwrócił uwagi, to ja się wcale nie dziwię. Natomiast na MGSM-ie, gdzie tych czytelników, którzy na kartę wchodzą, jest jednak znacznie więcej niż mamy tutaj widzów, z całym szacunkiem. Do tej pory to, że się nie zdarzył komentarz, ale jest błąd, bo tam nie ma 5G, to dla mnie to jest po prostu zdziwienie ogromne. To ci mówię, naprawdę, według mnie, zresztą dajcie znać w komentarzach, nikt nawet nie spojrzał w tą pozycję w tabeli. Oni idą, patrzą od razu, jaki ma aparat. Zakład? Słuchajcie, jak czytacie tabelkę z danymi? Od czego zaczynacie? Ciekawe, powiedzcie nam, bo to też będzie dla nas dosyć fajna informacja i dosyć istotna. Ale ja mam tak jakieś głębokie przekonanie, że patrząc na to, o co ludzie pytają, czasem w sklepie obserwuję, o co ludzie pytają, na co patrzą, rozmawiam ze znajomymi, czasem jak to... Ja wiem. Czekaj. Wiem, drożdży. Teraz szukają drożdży ludzie. Drożdży. Nie, drożdży, bo cukru jeszcze mamy zapasy, także spoko. Wody nam chyba nie braknie. Ale nie, no jak normalnie kupują ludzie telefon, to najczęściej pierwsze pytanie, jaki ma aparat. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, przy czym nie upieram się, że one są perfekcyjne, bo żadna próba reprezentatywna, po prostu wchodzę i patrzę. Ale napiszcie nam, jeżeli możecie, na co zwracacie uwagę w specyfikacji, jak wybieracie telefon, czego zaczynacie, oczywiście pomijając już design telefonu, bo to też jest istotne, a skoro o designie mowa, to Oppo Reno 3 designem, stylizacją, wyglądem mega mnie rozczarował, ale dlaczego? Bo jak sobie popatrzycie na Reno 2 i Reno 1, to będziecie wiedzieć dlaczego. No i nie chcę, bo telefon zapowiedzi jest sympatyczny, skądinąd. Niemniej design po prostu coś po drodze poszło nie tak. No. Na 23 kwietnia jest zapowiadana seria nowa, a właściwie jej uzupełnienie. Nowa 7, Nowa 7 SE i Nowa 7 Pro. LG, jak Adaś pisał już ze 3 artykuły chyba walną na ten temat, będzie miało nowy design. Myśmy w zeszłym tygodniu mówili o czekoladach. Słucham? O designie był jeden artykuł, proszę ja ciebie. Widzę, że nie czytałeś poprzednich dwóch.
Nie, czytałem. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o czekoladzie, a ty nawiązywałeś w tych artykułach do tego, że jakby ta czekolada, z tej czekolady jakby wynika ten nowy design prawdopodobnie. Dokładnie, bo w międzyczasie który, się pokazał benchmarku czekoladek. Który mamy zobaczyć 15 maja w Korei, zdaje się. Adaś pokazał szkice koncepcyjne, które LG opublikowało oficjalnie na co najmniej swoim Flickrze i w koreańskim serwisie newsowym własnym, które pokazują dziwnego smartfona z dużym albo pokrywą soczewki, albo soczewką z tyłu. Piastym oczkiem. W pierwszym momencie pomyślałem, o kurczę, znaleźli prosty sposób, tanią soczewkę na robienie zdjęć tak prosto. Się na aparat w smartfonie taką kroplę wody kapnie i go odwróci, to ta kropla nie spadnie, a robi makro. W jakichś takich słabych aparatach bardzo często ludzie w ten sposób robili makro. To jest bardzo fajny pomysł, bo kropelka wody robi po prostu soczewkę niezłą. Trzeba to z pewną umiejętnością zrobić, niemniej daje się i można mróweczką robić zdjęcia kiepskim aparatem. Pomyślałem sobie, że jest jeden dedykowany aparat do naprawdę dużych zdjęć makro. Takich, które będą ten, ale później spojrzałem i pomyślałem, ale to jakieś takie płaskie jest, nie? Nie jest wypukłe, tylko wystaje, ale jest chyba płaskie. A ja nie wiem, z czego oni to zrobią, bo słuchajcie, to się będzie rysowało jak psi, bo cały ciężar telefonu, jak go odłożycie na płasku, będzie na tej soczewce, nazwijmy to umownie, spoczywać na jej centralnym punkcie. No nie ma wątpliwości. Jeżeli Jeżeli to będzie drogi telefon, to będzie szkiełko szafirowe prawdopodobnie, bo w Gorilla nie robi zdaje się wypukłych w tej chwili, chociaż może zaczną. Ale czekajcie, to nie ma być drogi telefon. To ma być oczko niżej od flagowców, czyli to będzie mocny średnia. Hello. Także nie, to nie będzie jakiś hiperdrogi flagowy model, tylko to ma być telefon z tej półki, powiedzmy tak do 3,5 koła na naszym. No ale co to wtedy będzie, tylko ozdobnik taki? No a co? A może będzie jednak na płasko zrobione, bo wiesz, okay. I mało razy było tak, że oglądałeś render telefonu, byłeś zachwycony, a potem widziałeś telefon na żywo i po prostu, no nie było tak? Tutaj bardziej niż zachwycony jestem jakby zaintrygowany tym, co LG planuje i czy to będzie miało jakiś wymiar praktyczny. To znaczy to duże szkiełko właśnie na obiektywie, czy będzie miało jakiś zobaczymy wymiar praktyczny. Zobaczymy w maju. Naprawdę to może być po prostu just a concept i tyle. Ja mam jeszcze taką kronikę towarzyską troszeczkę, bo dzisiaj dostałem informację, rankiem odebrałem od Realme, że wprowadzają kolejne modele na nasz rynek. I tak, byśmy mieli na rynku, to słuchajcie, cennik zrobiłem w newsie sobie, przeczytacie. Ale on jest dosyć obszerny, także warto zajrzeć po prostu. Tylko powiem, jakie modele będą. Realme 5 jest, Realme 6, Realme 6i, Realme C3, X2 Pro i będą niebawem 6 Pro i X50 Pro. Kończymy temat. Ja jeszcze mam jedną rzecz. Wspomniałem, jak tam mówiliśmy o benchmarkach, że przyłapano Mediateka na, powiedzmy, ludzie piszą, Mediatek oszukiwał, Mediatek coś, nie oszukiwał. Mediatek ubarwiał wyniki benchmarków. Jak? No tak jak zwykle było wcześniej, bo wiele firm już na tym przyłapano, że po prostu telefon wykrywa, hello, dzień dobry, to benchmark, to ja wkręcam wszystko na maksymalne obroty, przy których normalnie telefon nie pracuje nigdy, nawet przy grach, ale przy benchmarku po prostu daje z siebie pełen power i już, no i wielka afera, ojej, co się stało. Kurczę, żadna afera jak dla mnie, bo po prostu pokazują maksymalne, topowe możliwości procesora, pamięci całego smartfonu. Tyle, że teraz przyłapano producenta procesorów, a nie pojedynczych producentów smartfonów, no jest ta różnica. No i oczywiście Mediatek odpowiedział, że okej, pokazujemy po prostu to, co potrafią nasze układy jak najlepiej. No i inni też to robią. I tak zacząłem myśleć, mówię, choroba, no ale jak kupuję samochód i weźcie, kupcie samochód, jedźcie z nim na hamownię, zobaczycie, ile ma kuja. Bo często jest tak, że ta moc, która jest podawana, załóżmy 150 kucy, to samochód owszem osiąga, ale na perfekcyjnym paliwie, z czyściutkim filtrem, przy sterylnym powietrzu i w ogóle, no wiecie. I tak samo jest tutaj, no. Kurczę, ja nie wiem, czy to jest oszukiwanie, czy po prostu pokazywanie. Jedyna rzecz, moim zdaniem, jest istotna. Każdy
telefon powinien albo pracować przy benchmarku normalnie, czyli na normalnej, powiedzmy, typowej mocy, albo powinien wchodzić na moc maksymalną, ale każdy jeden. Wtedy benchmarki mają sens, bo rzeczywiście możemy porównywać telefony, które były testowane mniej więcej w zbliżonych warunkach. A tak, jeden daje pełny power, drugi nie daje, no i wtedy ludzie mówią, ten to kich, a ten to... Problem jest taki, że w normalnym użytkowaniu smartfon nie jest w stanie wyłączyć wszystkiego i jakby działać tak, jak działa na uruchomionym benchmarku. Oszukują wszyscy. Jeżeli spojrzycie na dane na przykład wyświetlaczy, tak, bo ja uważam, że to jest zwykłe oszukaństwo, do którego po prostu ludzie przywykli, w związku z tym nie zwracają na nie uwagi. Tak jest w przypadku pamięci, która jest podawana nominalna, mimo tego, że też jest nieprawdziwa tak naprawdę, a nie dla użytkownika. Staramy się wynajdywać pojemność dla użytkownika, ale ona jest różna w zależności od oprogramowania. No wyświetlacze. Macie zaokrąglone wyświetlacze. Wiecie, jaką przekątną dają wam producenci, jak naliczają dane? Liczą tak, jakby to był prostokąt po prostu. Dlatego, że to jak... Natomiast część tego wyświetlacza wam po prostu umyka. Oni przedłużają te okrągłe różki, tak jakby był prostokąt, i podają przekątną od różka do różka, od różków, których nie ma. Jeden Samsung podaje podwójną przekątną, najczęściej podając właśnie tą od zaokrąglonych i tą od tych drugich. Ale to dopiero od pewnego momentu. I tak samo niektórzy producenci podają pamięć dla użytkownika, licząc, że... A ci, którzy tego nie podają, to moim zdaniem nie oszukują, tylko nie mówią tego, nie podają niewygodnych praw, tak? A zakładają oczywiście, że no przecież wszyscy podają nominalną pojemność pamięci. Tak samo z akumulatorami. One też nie mają tej pojemności, którą podaje producent. To jest pojemność uśredniona, typowa, tak? Więc czasem podają minimalną pojemność. I okej, to jest już jakaś konkretna wartość. Bo nie może mieć mniej niż... Według mnie przemilczanie jakiejkolwiek informacji w specyfikacji technicznej, która powinna być no, obiektywna, tak, powinna być czymś stałym, czymś takim nieruchomym. Przemilczanie jakiejkolwiek informacji jest działaniem na szkodę konsumenta, bez względu na to, czy jestem kierowcą, czy jestem użytkownikiem smartfona, odkurzacza, no, czy nie wiem, filiżanki do kawy. Tak? Ja ci nie odmawiam racji, tylko widzisz, przyjęło się to, o czym powiedziałem, że ważne, żeby wszystko było podawane w sposób jednolity. Czy jeżeli przyjęliśmy, że podajemy ekrany po zaokrągleniu, to nie wszyscy to robią równo, żeby nie było niedomówień, bo wtedy nawet jeżeli, powiedzmy, producent przemilcza część prawdy, to konsument ma możliwość porównania jednego z drugim w ten sam sposób, a nie może być tak, że jeden producent poda pamięć nominalną 128 giga, a drugi napisze 110, czyli de facto napisze prawdę, czyli tyle, ile użytkownik po kupieniu telefonu będzie miał do dyspozycji, a klient podejdzie do sklepu, porówna. O, ten ma 128, a ten ma 110, to ja wezmę ten, bo ma więcej. No może... nie ma takiej możliwości, żeby producenci uzgodnili jakby przekazywanie danych. Do pewnych, mówię, do pewnych oszustw się przyzwyczailiśmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś nam buja w żywe oczy, dlatego że to są rzeczywiście wartości porównywalne. Inne, szczególnie te nowe, które wchodzą, nie są już porównywalne, dlatego że po prostu podawane są w bardzo różny sposób i to na przykład dotyczy właśnie wyświetlaczy. Okej. Wracając jakby do informacji tego tygodniowych, jeszcze Adaś napisał takiego newsa, że HTC zarabia kasę w czasach zarazy, co jest dosyć może zaskakujące, natomiast ja podejrzewam, ja nie wiem, ty wyczytałeś, słuchaj, że to dział mobilny zarabia kasy, czy w ogóle nie, HTC zarabia to było, kasę? To był ogólny komunikat, ogólnie o całości firmy, więc tak naprawdę, no wiadomo, że oni teraz raczej zarabiają na VR-ze. Niemniej zarabiają też dużo powiedziane, bo to tak naprawdę, jak sobie byście spojrzeli na wykresie, to on po prostu wyhamował spadek, ale jest któryś tam miesiąc, że powiedzmy te przychody tej firmy mieszczą się w jakimś tam mniej więcej równym przedziale, więc to jakby znaczy, że osiągnęli jakąś tam stabilność, która pozwala im normalnie funkcjonować, a nie leci to na łeb, na szyję i nie ma już komunikatu, że kolejny, kurczę, okres rozliczeniowy to jest gorszy od poprzedniego, gorszy od tam paru lat i tak dalej, nie? Dla fanów firmy to jest w każdym razie fajna informacja, dlatego wspominamy również o tym. I to właściwie tyle. Ja chyba nic więcej nie mam. Nie.
Słuchajcie, wesołych świąt Wam życzymy, przede wszystkim zdrowych, rodzinnych to chyba, no nie wiem, zależy jak tam macie, ale w miarę możliwości jak najbardziej rodzinnych się da, tylko pamiętajcie, no nie jeździmy za dużo, siedzimy w chałupie. No i cóż, i tyle ode mnie. Zdrowych, spokojnych świąt. Wypocznijcie przede wszystkim, chociaż właściwie niewiele się ostatnio robi poza wypoczywaniem i pracą zdalną, która niestety z wypoczynkiem średnio się wiąże, bo ja akurat pracując zdalnie pracuję znacznie więcej niż normalnie w biurze. Słuchajcie, czy Wam też się rozpieprza balans work and life, bo kurczę, no w zasadzie pracując zdalnie cały czas się jest w pracy, bo no to tak wygląda. Ani nie masz urlopu, ani nie pracujesz, bo tak to wszystko się tak przeniknęło, że w zasadzie pracujesz od poranka do pójścia spać, bo jeszcze przed snem coś tam zajrzysz, a już coś wyskoczyło. Niestety nie? Tak bywa. Tak bywa niestety. W każdym razie postarajcie się przeżyć te święta tak, żebyście byli jak najbardziej pogodni. Pootwierajcie okna szeroko, wyjdźcie na balkony, tylko nie kichajcie na tych balkonach, bo ludzi przestraszycie, którzy pojedynczych, którzy gdzieś tam po ulicy chodzą. Żebyśmy tylko zdrowi byli, jeszcze raz wszystkiego. Najważniejsze jest zdrowie. Trzymajcie się i obyśmy się wszyscy widzieli już niebawem normalnie z samochodu albo na jakiś... Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.